Cześć Wam, jest już koniec maja, jeszcze w ogóle nie kosiłem ogrodu, wysoka trawa, wysokie piękne kwiaty, natomiast będę już rzeczywiście zaczynał koszenia od 1 czerwca i będę zaczynał tratowanie łąk samochodem terenowym. Dlaczego to robię? Już kiedyś robiłem filmik o tym. Dlatego, że koszenia tych dużych łąk, które są bioróżnorodne, zwykle robię w lipcu. Pozwalam wielu gatunkom jeszcze wykwitnąć, storczykom, zimowitom, też roślinom cebulowym, które posadziłem, typu narcyz biały i narcyz trąbkowy. Natomiast po prostu robię sobie ścieżki, poza tym takie lekkie otwarcie świetlne już tej runi zwiększa różnorodność, więc po prostu co robię? Tratuję około 1/3 powierzchni łąk. Robię ścieżki, przejścia, korytarze, będzie łatwiej na grzyby chodzić, a zwiększy to bioróżnorodność, a nie zetnie całej łąki. No bo niestety cierpią owady, kiedy nagle skosimy wszystkie łąki, kiedy widzę, że tu sąsiedzi w okolicy w czerwcu pokoszą wszystkie łąki, wszystkie motyle zlatują się do mnie, bo nie mają co jeść. A więc chodzi o to, żeby równomiernie te łąki kosić, żeby nawet w dwóch fazach kosić, żeby właśnie ta entomofauna koników polnych czy gąsienic, motyli, chrząszczy, pluskwiaki, żeby one miały co jeść, żeby miały pyłek, miały nektar, miały też bazę liści pokarmową. Także zabieram się za wydeptywanie. No i wjeżdżamy w łąkę. Ach, co za przyjemność. No więc jeździmy po łące. Już pełno owadów się zleciało. Zaraz zobaczycie efekty. No i popatrzcie, tak wygląda łąka po przejechaniu. Oczywiście siana się z tego nie zbierze. Ja nie biorę dopłat, więc mi nie zależy. Zostają takie pojedyncze rośliny, które będą mogły. Tutaj mamy ostrożeń łąkowy, wychodzą chabry austriackie, będą mogły sobie rosnąć, a po prostu będą szanse miały niższe rośliny. A za miesiąc dopiero skoszę łąkę. Także tam jeździłem, gdzie oczywiście jest bardziej równo. Tu wyżej są trochę jakieś górki, to zostawiam. Także będzie trochę po prostu miejsca dla niższych roślin, bo ta łąka jest dosyć wysoka, a będę miał też ścieżki do chodzenia na grzyby. Popatrzcie przy okazji, jak pięknie kwitną irysy syberyjskie, kosaćce syberyjskie inaczej, Iris sibirica. Ten gatunek lubi takie późniejsze koszenie, on właśnie zakwita tak tydzień, dwa po tych typowych gatunkach łąk kośnych. Więc jemu też to sprzyja, to późne koszenie. A tutaj jeszcze więcej kosaćców syberyjskich. To taki gatunek wilgotnych, przesiedlonych lasów, ale także dąbrów szczególnie, ale głównie występujący na tak zwanych łąkach zmiennowilgotnych, które są mokre wiosną na płaskich dolinach rzek, a potem na lato zasychają. I takich właśnie bardzo późno albo rzadko koszonych. On tak za tym koszeniem nie przepada, ale właśnie odkryłem, że to koszenie w drugiej połowie lipca mu sprzyja i on zaczął się nawet, powiedziałbym, rozsiewać tutaj na tej łące. Uwielbiam je. Uwielbiam. Aż trudno uwierzyć, że na tej łące 30 kilka lat temu były ziemniaki. Jak kupiłem ten teren 27 lat temu, to już była łąka i to nawet dosyć bogata, po prostu wykaszano już ten teren, który kiedyś był polem. Natomiast dosadziłem jeszcze kilka gatunków rodzinnych, między innymi krwiściąg lekarski, między innymi rdest wężownik, żeby właśnie wzbogacić ten teren o nowe gatunki. Haber austriacki też wprowadziłem, szelężnik mniejszy. Także z tych, powiedzmy, 50 gatunków, które tu były, doszło jeszcze kilkanaście i one się świetnie trzymają, bo są właśnie dobrane rytmem koszenia.
Tu mamy chabra austriackiego, kwitnącego, pierwszego w tym roku. Przekwitają już jaskry, firletki. Było tu dużo firletki. Ale jeszcze jest kilka gatunków wyki, dzwonki. No, przez wiele lat ta łąka też dostarczała mi nasion do mieszanki. Nasion polska łąka kwietna. Tutaj popatrzcie, całe połacie złocienia, jest komonica też, dziurawce, wyka brudnożółta. Też sobie właśnie wydeptałem ścieżkę. I popatrzcie, ile tutaj muchówek. Roi się od owadów. Po prostu dlatego, że w naturalnych czy półnaturalnych zbiorowiskach, gdzie występują głównie gatunki rodzime, te owady mogą się lęgnąć, rozmnażać. Ich larwy często są związane z jednym gatunkiem roślin czy jedną rodziną. Niekoniecznie tych muchówek, ale ogólnie owadów. I po prostu dzięki temu mamy większą biomasę owadów. Więcej śpiewających dookoła nas ptaków. A zapominamy o tym. Ludzie teraz chcą mieć właśnie wygolone ogródki, a chcieliby mieć piękne ptaki śpiewające. Tymczasem właśnie przyroda ginie, bo coraz więcej terenów to są biologiczne pustynie. Pola opryskane pestycydami i herbicydami. No dobrze, nawet zostawmy trochę tego miejsca na te pola, natomiast to, co nie jest produkcją żywności, wszystko musi być, powinno być porośnięte przez naturalną roślinność. Ale owadów. Pomyślcie, ile tu jest jedzenia dla ptaków. Nawet mi muchy siadły na smartfonie z drugiej strony. Ale mnie to cieszy. Moja Suzuki Grand Vitara jest już nieźle porysowana i poniszczona przez to jeżdżenie po lasach, ale jest to mój ukochany samochód, mam jakąś wielką sympatię do tego modelu. Pewnie nie tylko ja, wiele osób chciało go ode mnie odkupić, a ja dalej trzymam, pomimo że jeżdżę nią głównie po lesie i po łąkach. I ten czerwony kolor przywabia, pełno owadów. I jak mnie cieszy, że one wszystkie tutaj żyją u mnie. Popatrzcie, ile różnych taksonów tutaj jest, jak się przyjrzymy. Nawet są młode koniki polne.